Hej, hej, z tej strony Mieszko. Kontynuujemy dalej naszą przygodę w Trutnowie. Po zjeździe Kozim Trailem kierujemy się na Pański Stołpak, który jest oficjalną drogą podjazdową na tych trasach. Modrinowy Trail. No jak słyszeliście, ruszamy na Modrinowy Trail. Zaczyna się krótką, płaską sekcją, a potem podjazdem. W ogóle jest to dosyć charakterystyczne dla Trutnowa, że nie mamy tutaj od początku lufy w dół, tylko te podjazdy nam się przeplatają z sekcjami zjazdowymi. No i dosłownie po kilkudziesięciu sekundach docieramy na sam szczyt i od tego miejsca Modrinowy przez dobre kilkaset metrów będzie wił się wzdłuż ogromnego skalnego urwiska. Naprawdę robi to niesamowite wrażenie, te skały tutaj mają nawet kilkanaście metrów wysokości. Tu jest to urwisko takie piękne. No i dotarliśmy na skałki. Mega. Jeżeli byliście kiedyś na rychlebach, to w Trutnowie poczujecie się, jakbyście byli w domu. Jednak dzieli te trasy też sporo różnic, które właśnie najbardziej widać chyba na Modrinowym. O ile na samym początku mamy sporo band zrobionych z kamieni, mamy też przejazdy przez głazy, to w środkowej sekcji jest chyba najbardziej naturalnie i korzeniście. Podobnie jest również na Piernikowym, ale tam featurey są zdecydowanie gęściej rozsiane po trasie. Okej, więc już bez zbędnego gadania, zapraszam Was serdecznie na obejrzenie całego przejazdu. Ahoy, can we go? Yes, we can. Okay, thanks. Very nice job. Ahoy. Thank you.
Ludzie na tarki narzekają na bandach. Okej. Tutaj była właśnie taka alternatywna droga. Ten stopień rolujemy. Hop. Widzę, że tam jeszcze od góry można przejechać ten zakręt. Można sobie utrudnić. Za każdym zakrętem czają się pięki i kamienie. No i cudna to była trasa. Kurde, zajebisty jednak jest ten Modrinowy. Jak się to jedzie w ogóle tak całość płynnie, to zupełnie inaczej. Inne wrażenie jest też po tych...